Cześć, witam Was z tej strony, Mike, w weekendowym zestawieniu typów. Obiecałem, że postaram się trochę skracać te filmy, trochę robić bardziej treściwie i więcej jakości wrzucać, więc mam nadzieję, że trochę to wyjdzie w ten sposób. Ale mimo wszystko przygotowałem dla Was rozpis z Ligi Holenderskiej, chyba to, na co najbardziej czekacie. Więc pokrótce, wbijajcie na serwis podziemnetypy.com, aby spróbować się jako typer lub obserwować innych typerów, darmowe typy lub ewentualnie nasza topka, która robi dobrą robotę. Zapraszam jak najbardziej, zostawcie też lajka, suba. Ten kanał się dzięki temu rozwija i widzimy, że idziemy dobrą drogę. Jeżeli komuś po prostu nie wystarcza granie na YouTubie, to zapraszam na Patronite. Szczególnie teraz warte uwagi są sporty amerykańskie, bo za moment wchodzi NBA, więc mam nadzieję, że tutaj coś też ugramy, bo też mamy na naszym kanale jednego speca od NBA, Bub 92 wróci do gry, więc będzie co obserwować. Zapraszam chętnych. Standardowo mam dla Was konkurs. Konkurs polega na tym, iż mamy do wygrania 3 freebety od NobleBeta. Wystarczy w tym odcinku wytypować mecz Legia Lech. Jest to hit niedzielny ekstra klasy. Typujecie w komentarzu, jaki będzie wynik i dodajcie też strzelca do tego, bo jeżeli będzie za dużo takich samych wyników, to po prostu będziemy rozstrzygać po strzelcach bramek, chociaż do rozdania i tak mamy 3 freebety, więc mam nadzieję, że udaje się rozdać. No i zobaczymy, jak to skończy się szlagier w naszej polskiej ekstraklasie. Na pewno będzie ciekawie, więc zachęcam Was do skorzystania z konkursu. Zachęcam również do rejestracji w NobleBet. Jest to jeden z fajniejszych buków na polskim rynku, ponieważ ma handicapy azjatyckie, ma BetBuildera, gdzie można stawiać niskie i wysokie linie rzutów rożnych, a to jest ciekawe w tych strategiach, które gramy. Mogę Was zachęcić również oczywiście do szkolenia. Wbijajcie do nas na szkolenie, jeżeli chcecie. Tam macie w prawym górnym rogu odnośnik. Nie wiem, czy nie przełożymy tego z listopada na nowy rok, bo kupę rzeczy jeszcze chcemy tutaj Wam usprawnić. I w ramach też bonusu pokazujemy Wam tutaj value ze skanera akurat tutaj fortunowego. Jeżeli oglądacie ten film, bo akurat teraz będę nagrywał w miarę szybko, więc pewnie za godzinę będzie wrzucony, to niektóre z tych typów powinniście mieć jeszcze sobie do zagrania. Na ten moment skaner nam pokazuje takie rzeczy, więc mamy nawet 15% na hokeju na under 5,5 i under 6,5 na tych meczach. Oczywiście najlepiej by było to wszystko sprawdzić, ale to nie ma sensu, jak ja Wam tutaj sprawdzę, bo wejdę w link i to będzie. Jak będziecie oglądać, to może być jakaś korekta, więc popatrzcie sobie te typy, może znajdziecie coś fajnego do siebie. To jest wyszukanie na fortuny zakładów opłacalnych. Więcej o zakładach opłacalnych, jak nie przegrywać u buka, mówiłem w poprzednim filmie półgodzinnym poradnikowym, więc mam nadzieję, że ktoś, kto śledzi, to wie, o czym mówię i wie jakie po prostu wartości dodatnie mogą takie skanery dać, więc korzystajcie. Spójrzmy sobie jeszcze na Total Beta. Tutaj też mamy kilka meczy z value, 8%, to całkiem spoko. Jak na polskim rynku, pamiętajcie, że w Fortunie, jak i w Total Becie mamy promocje, które niwelują nam ten podatek przy zagraniu trebli, więc można w ten sposób kombinować, ale szczerze mówiąc, nawet jak tutaj mamy 15%, jest to do gry, no to nawet opłaca się to zagrać w singlu minus ten nasz podatek, chociaż wiadomo, lepiej gdyby tego podatku nie było, ale też mam dla Was film, bo pewne rzeczy tutaj się mogą zmienić na naszym rynku i jest promyk nadziei, iż nasi mądrzy politycy przegłosują lepszą ustawę model duński i być może jeszcze doczekamy czasów, gdy ten podatek obrotowy nie będzie tutaj nam tak doskwierał, ale to przygotuję pewnie Wam w weekend takie sprawozdanie, takie newsy, więc ze skanerów macie takie typy, korzystajcie. Co było, co się działo przez ostatni czas, warto wrócić do tego, do eliminacji do Mistrzostw Świata, bo mieliśmy dwa ostatnie cykle typerskie. Sporo osób oczywiście, jak to zwykle w Polsce bywa, narzekało, że pierwsza sobota i niedziela była bardzo nieudana. A tutaj macie podsumowanie jeszcze z poprzedniej batalii eliminacji. Wyszło nam 11 872. Oczywiście, jeżeli ktoś by zagrał 1-1, to co przedstawiam. Ale wiadomo, każdy pewnie trochę tam inaczej pograł, ale taka wyszła miazga. Te eliminacje były znacznie gorsze. No i te nasze typy własne, no bo grane były schematem wiadomo jakim, trochę pod underdogów. Kolejka była taka, gdzie Bóg też w sumie sporo stracił, ponieważ gracze często grają na pewniaków i te pewniaki łatwo wchodziły w tych eliminacjach. Dlatego też w pierwszy dzień mieliśmy taką stratę, w drugi dzień, to był sobota, to jest niedziela, chyba największą stratę, bo tylko jeden typ nam wszedł, jeden zwrot.
nie było nic ciekawego do cash-outu. I tutaj już był dramat, jeszcze rzuty rożne wówczas wtedy nie weszły, ale po kolejne dni już były lepsze. Tutaj naprawdę mieliśmy takie dwa cash-outy, które trzeba było brać, bo to były chyba 10-8 minuty, więc tutaj leciutka strata, no i tutaj już nawet praktycznie wyszliśmy na plus, jeżeli te wyspy owcze nie zaspaliśmy, ale samo typowanie pokazało nam, że jesteśmy na minusie w ostatniej batalii eliminacyjnej tych czterech dniach. W rzutach rożnych, jak poprzedni czas mieliśmy na bilans ponad 7000, to tutaj wyszliśmy w pierwszy dzień, sobotę i niedzielę na minus 1259 zł, jeżeli ktoś by grał w ten sposób. Kursy wiem, że na niektóre zdarzenia były i wyższe, ale ja już tego nie będę sztucznie po prostu zawyżał, bo tam potrafiły być i na niektóre mecze po 12, jeżeli mieliśmy mega faworyta i mega leszcza naprzeciwko, no ale tak po prostu daję uśredniając. I następne dni były o wiele lepsze, gdzie faktycznie zrobiliśmy 4303 zł, więc tych niecierpliwców, którzy tam czasem narzekają, no to poprawkę bierzcie, warto grać do końca i robić to konsekwentnie. Więc podsumowując te eliminacje, mimo że typy własne, ten schemat na underdogów tak nie za bardzo nam pykał, bo dużo było właśnie pewnych zwycięstw faworytów, to suma summarum wyszliśmy na 207,4 jednostki, 2074 zł, więc widzicie, wyszedł plus. Zatem ustaliliśmy, że w eliminacjach mimo wszystko jest na zielono, chociaż był to trudny okres. Co to pokazuje? Że trzeba być konsekwentnym, zamiast narzekać, że jakiś mamy czarną serię, bo czarne serie będą się przydarzać. Dobra, zamykamy ten temat, bo ja to powtarzam bardzo, bardzo często, że jak gramy to po prostu rozsądnym budżetem i robimy to konsekwentnie, to musicie sobie po prostu to wpoić do głowy. Jeżeli chodzi o rzeczy bieżące, pokazałem wam już typy ze skanera. Warto teraz przejść do Ligi Holenderskiej i moje krótkie omówienie. Feyenoord, Valwijk, gramy na Valwijk plus 2. Rozsądny handicap na Valwijk, tu nie będzie łatwo Feyenoordowi. Wszędzie podbijamy też overy, bo one dobrze idą. Tylko dwie chyba z 9 kolejek, jeżeli się nie mylę, mieliśmy na minusie i to na lekkim minusie, reszta była na plusie, więc sprawdza się te moje założenia na Ligę Holenderską, więc po co cokolwiek zmieniać. Orły z Heraklesem, myślę, że Orły u siebie mogą wygrać po fajnym kursie. Herakles dla mnie jest mocniejszy zdecydowanie u siebie i tam warto na nich grać. Over dorzucamy jak najbardziej. Heerenveen z Ajaxem. Heerenveen też jest niewygodnym rywalem dla Ajaxu. Zależy, jaki Ajax będzie dyspozycji. Trochę tam czasu minęła przerwa na kadry, Ajax przegrał z Utrechtem. No oni potrafią czasem przedreptać taki mecz. Nie lubią grać na tych wyjazdowych niektórych boiskach, ponieważ te murawy nie są przystosowane dobrze. No, sztuczne murawy w Holandii to ogólnie jest temat rzeka i takie kluby jak Ajax uważają. Ale to też nie chodzi nawet o murawy i o wyjazd. Po prostu nie będzie łatwo we Fryzji wygrać Ajaxowi. Plus 1,5 na Heerenveen, over 3,5. Będzie się działo. PSV Elsfelde, ostatnia drużyna Eredivisie na ten moment. PSV liczy, że będzie w gazie, ostatnie tam potknięcie. Dopiero ze Spartą w końcówce meczu zdołali wygrać. Tutaj mają rywala jeszcze łatwiejszego, uważam. I niech te gole zaczną strzelać wcześniej, powinno być wszystko w porządku. Handicap minus 1,75. 1,7 kurs, nic nadzwyczajnego, ale no ciężko w tym meczu mi coś wróżyć, żeby dawać handicap na Cfele. Myślę, że PSV no naprawdę ma taką jakość, że powinno wygrać. Tutaj też over 3,5. Dorzucam Sittard Cambuur. Na przyjezdnych Beniaminek naprawdę najlepsze wrażenie robi w tym sezonie ze wszystkich Beniaminków, które awansowały, czyli Orły i Nijmegen. Myślę, że są w stanie wygrać. Sittard nie zachwyca. Over na podbitkę. Dajemy Alkmaar Utrecht. Tutaj też miałem rozterkę, czy nie spróbować na Utrecht, ale jak popatrzyłem sobie na te ostatnie mecze, oczywiście Utrecht wygrał z Ajaxem, powiemy, tylko że ten Ajax no nie był sobą, tak trochę ten mecz zbagatelizowali, przespali, no nie wyszedł im. Alkmaar no musi te punkty nadrabiać u siebie. Są w stanie wygrać. No kurs mamy 2,10. Brałbym w tą stronę mimo wszystko. Over dodałbym bardzo realny tutaj w tym meczu, bo obie drużyny lubią strzelać. 1,86. Nijmegen Vitesse. Tutaj trochę snuję niespodziankę. Oczywiście możecie sobie dorzucać tu handicapy. Tam, gdzie ja snuję niespodziankę. Fajnie gra Nijmegen w tym sezonie. Vitesse gra bardzo nieregularnie i mogą przegrać. 3,20. Naprawdę w ten Nijmegen jest kilku fajnych zawodników.
A Vitesse jeszcze nie rozgryzłem ich w tym sezonie, bo fajne mecze przyplatają naprawdę z mega wtopami. Sparta Groningen na biało-zielonych, ja często gram na Groningen. Myślę, że mają szansę. 3,26 też fajny kurs, atakujemy. Over po fajnym kursie 2,30. I Twente Willem II. Twente z handicapem połówkowym. Też miałem trochę rozterkę, czy nie spróbować na Willem, ale popatrzyłem i przeanalizowałem te mecze. Twente u siebie naprawdę wychodzi im ta gra. No, potrafią też wygrać z Vitesse, na przykład na wyjeździe 1-4. A myślę, że czas z Willem, ten początek sezonu powoli się będzie kończył. Ponieważ no, zwycięstwa typu z PSV no, to był czyste szczęście, nie bardziej umiejętności i Twente u siebie naprawdę wywiera presję, gra fajnie. To jest moje zestawienie na Ligę Holenderską. Mam nadzieję, że będzie znów zielono i będziemy sobie kroczyli tą drogą zieloną. I jeszcze AKO, tak ja bym dodał, być może ktoś powie prostackie AKO, 4 overy 2,5. Dlaczego? Bo w każdym meczu tutaj mamy mega faworyta z drużyną słabszą i PSV u siebie myślę, że strzeli, a jak z Herenveen to też są zazwyczaj mecze overowe. Feyenoord, jeżeli prześledzicie ostatnie mecze, sporo u siebie też wywiera presji, strzela. Tutaj myślę, że Waalwijk też jest w stanie strzelić. No i Alkmaar Utrecht to też są drużyny, gdzie powinno paść dużo bramek. Takie 4 overy po 2,5 tutaj nie zawyżam tych linii. Po kursie 4,01 za 100 macie 401 zł w totalbecie, bo przy tych treblu nie mamy podatku, więc pamiętajcie o tej promocji, jest ona fajna. No i tyle na dziś, bo obiecałem nie przedłużać tych materiałów za długo. Pozdrawiam Was, Mike, cześć.